Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest pan mecenas, profesor Piotr Pałka, który jest radcą prawnym jednocześnie współwłaścicielem w swojej własnej kancelarii radców prawnych DERC Pałka. Link dam w opisie do kancelarii, bo bardzo ciekawa kancelaria. Wiele razy już pan mecenas u mnie był, ale wtedy jeszcze był doktorem, więc jak ktoś y, pamięta i się zastanawia, dlaczego mówię profesor, bo już profesor, wtedy doktor. Kłaniam się panie Becedasie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Witam serdecznie. Panie Becedasie. W ogóle jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, bo temat jest. Nietypowy, ja powiem tylko wszystkim widzom, broń Boże, ja tu nie zamierzam podżegać do popełniania czynów zabronionych ani pana Becedasa e, wciągać w jakieś łamanie prawa czy tłumaczenie jak łamać prawo, wręcz przeciwnie. Chciałbym się zapytać pana Becedasa o coś, co moim zdaniem dotyczy potencjalnie milionów nas Polaków, którzy będziemy chcieli protestować, a tu, co już w tej chwili dotyczy faktycznie setek tysięcy nas Polaków, rolników protestujących, gdzie z jednej strony mamy prawo do protestu, jest to nasze konstytucyjne prawo, z drugiej strony mamy kodeks karny. I jak tutaj mamy sytuację, w której z jednej strony jest prawo do ekspresji w ramach protestu, a z drugiej strony jest na przykład prawo pana marszałka Sejmu do tego, żeby mu nikt nie zaobornikował podjazdu do posesji. Mówiąc krótko, co można, co nie można, jak można, żeby to było w zgodzie z prawem. Ja podkreślę, mówię za siebie, ja jestem po stronie polskich rolników i mi chodzi o to, żeby na przykład rząd za chwilę nie miał lewara na polskich rolników, że na przykład im powiaty złamałeś prawo i tutaj musisz być uległy, bo jak nie, to prokurator się do ciebie przyczepi, a mówię to w kodeksie dwóch rzeczy. Że nasi polscy rolnicy już z jednej strony, wiemy z mediów głównego nurtu, no, zaobornikowali, czyli wyrzucili obornik pod dobę marszałka Sejmu, z drugiej strony już się pojawiają doniesienia, że zabierają iść w stronę swoich francuskich kolegów, którzy wlewają do posesji prywatnych polityków gnojowice. To już jest Wydaje mi się, że od strony stadu faktycznego na pewno rzecz dużo bardziej uciążliwa. Jakby mi ktoś wywalił yy, obornik wart 10 tysięcy złotych pod dobem, to może bym się nawet ucieszył. Bałbym się, że się skarbówka przyczepi, że darowizna te sprawy, ale coś dużo wartego. Ale jakby mi ktoś przez okno wlał w Dojowice, to już bym się nie ucieszył. Jak tutaj prawo yy, to reguluje, co wolno na proteście, czego nie wolno? Tak, pytanie jest kluczowe w świetle aktualnych wydarzeń i również tego, co możemy obserwować w różnego rodzaju mediach, naszych krajowych, zagranicznych. Jak wyglądają, jak przebiegają te protesty, jak mogą one wyglądać w sytuacji, w której niektórzy uczestnicy bądź osoby nieuczestniczące albo podające się za uczestników wykonują określone działania, zachowania względem czy to funkcjonariuszy, czy też określonego mienia. Szanowni Państwo, tutaj jasno trzeba wskazać na to, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zarówno ustawa prawo o zgromadzeniach, przepisy ustawy kodeks karny, ustawy kodeks wykroczeń, przepisy kodeksu cywilnego, wyznaczają nam granice działania w trakcie uczestnictwa w proteście, w zgromadzeniu. To znaczy przede wszystkim nie możemy działać w sposób odbiegający od norm prawnych, czyli nie możemy na przykład, mówiąc wprost, niszczyć mienia, nie możemy wyrażać obraźliwych, przedstawiać obraźliwych haseł, nie możemy naruszać nietykalności cielesnej. Te granice wydaje się, że nierzadko są przekraczane. Tu też jest kluczowa rola organizatora zgromadzenia, przewodniczącego zgromadzenia, również Funkcjonariuszy określonych służb, które też są przypisywane do takich zgromadzeń do zapewnienia porządku publicznego. Z pewnością rzucanie kostką brukową, niszczenie mienia w postaci malowania pewnych haseł, czy też przytoczona. Gnojowica wyrzucana na czyjąś posesję, czy pod czyjąś posesją, może spowodować szkody w mieniu i może rodzić odpowiedzialność zarówno cywilnoprawną, jak i odpowiedzialność karną. Natomiast przepisy są często niejasne. Do czego zmierzam? Mieliśmy do czynienia z blokowaniem dróg. Tutaj też trwa taka debata prawna na temat relacji ustawy prawa o zgromadzeniach, prawa do strajku versus chociażby utrudnianie ruchu odpowiedzialności wykroczeniowej samego kodeksu wykroczeń. Gdzie jest ta granica, która polega na wykonywaniu tego prawa do strajku, a gdzie możemy już mówić? o utrudnianiu ruchu, na przykład ruchu lądowego. Te przepisy nie określają wzajemnej relacji, to znaczy, że prawo do strajku, do strajku wyłącza nam możliwość stosowania przepisów kodeksów wykroczeń w zakresie utrudniania ruchu. Możemy oczywiście tutaj, oprawniczemu mówiąc, wskazywać na to, że jeden przepis jest przepisem szczególnym, że wyłącza normę ogólną, natomiast nie jest to jasno zapisane i też trwa debata prawnicza na temat tego, czy nawet w trakcie wykonywania prawa do strajku, stosowania ustawy prawo o zgromadzeniach, czy możemy mówić o wyłączeniu w całości odpowiedzialności chociażby wykroczeniowej za utrudnianie ruchu, ruchu lądowego. Te przepisy wprost o tej relacji nie stanowią i do końca nie wiadomo, jak je stosować. Stąd ci, którzy biorą udział w strajkach, w zgromadzeniach, są, mówiąc wprost, narażeni na szereg również odpowiedzialności prawnych, nawet w sytuacji, w której nieumyślnie powodują zachowują się w określony sposób, nie mając świadomości co do tego, że również narażają się na określoną odpowiedzialność prawną. Tu też od razu uczynię takie wyjaśnienie. Ja nie zniechęcam do wykonywania prawa do strajku konstytucyjnego, prawa też zapisanego w samej ustawie prawo o zgromadzeniach jako prawa obywateli do wyrażania swoich poglądów do komunikowania się w ten sposób z władzą, natomiast musimy mieć świadomość tego, że same przepisy są niejasne, bo nie mówimy tutaj o sytuacji, w której ktoś niszczy, mienie, przedstawia hasła, które mogą być obraźliwe, które mogą rodzić odpowiedzialność karną, czy też odpowiedzialność cywilnoprawną, czyli naruszać czyjeś dobra osobiste ale mówimy o przepisach prawa, które z jednej strony dają obywatelom prawo do realizowania konstytucyjnego prawa do strajku, a z drugiej strony są na tyle niejasne i nieostre, że rodzą też ryzyko dla samych ryzyko prawne, samych protestujących, uczestniczących w takim właśnie zgromadzeniu. Więc tutaj też powinien pojawić się postulat do władzy ustawodawczej o doprecyzowanie przepisów ustawy prawo o zgromadzeniach. Przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania, dokonując przeglądu ustawy prawo o zgromadzeniach, mam wrażenie, że ta ustawa zawiera tyle norm abstrakcyjnych, generalnych, które tym obywatelom tego prawa nie gwarantują do realizowania swojego prawa do strajku. To znaczy ustawodawca kreując akty prawne, je przygotowując, stwarza szereg ryzyk prawnych dla samych obywateli. Dlaczego o tym mówię? Weźmy za przykład właśnie tą ustawę prawo zgromadzenia. Ustawodawca, który z założenia powinien być racjonalnym ustawodawcą, przewidział w tej ustawie sytuacje, w których takie zgromadzenie może być odwołane z zarządzenia samego przedstawiciela gminy bądź też określonych służb, natomiast te przepisy są bardzo nieostre, zawierają nieostre pojęcia, co również może w trakcie ewentualnego sporu sądowego przemawiać na niekorzyść tych biorących udział w strajku, to znaczy uznaniowa decyzja o przerwaniu zgromadzenia w sytuacji uznania zagrożenia na przykład życia, która też może być oczywiście decyzją właściwą, słuszną, w pewnych sytuacjach może przyczyniać się do przypisania odpowiedzialności uczestnikom takiego zgromadzenia, którzy w mojej ocenie mają ograniczone instrumenty prawne też do ochrony swoich interesów. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w mojej ocenie treść ustawy prawo o zgromadzeniach powinna jasno określać, penalizować zachowania, które są niepożądane w trakcie zgromadzeń. Jeżeli spojrzymy na treść ustawy prawo o zgromadzeniach, nie odnajdziemy przepisów o odpowiedzialności karnej albo przepisów, które wskazywałyby na to, jakie zachowania są uznawane za negatywne. Mamy przepisy, jednostki redakcyjne, które wskazują, w jakich przypadkach dane zgromadzenie może być odwołane. Ustawa jest nieostra, może rodzić również niebezpieczeństwo prawne dla samych biorących udział w takim zgromadzeniu. Panie mecenasie, czy dobrze zrozumiałem, że przepisy są skonstruowane w ten sposób, że w dwóch identycznych stadach faktycznych może zapaść decyzja, że w stosunku do jednej osoby zostanie uznane, że ta osoba nie robiła nic złego i nawet nie będzie miała żadnych zarzutów, a w przypadku drugiej osoby, która na przykład jest niewygodna, bo podpadła władzy, będzie uruchomiona Machida Karda. Nie wykluczam takiej sytuacji, gdyż osoba biorąca udział w proteście tak naprawdę podlega odpowiedzialności wynikającej z szeregu norm prawnych. Prawo powinno być w swoim założeniu jasne, przejrzyste dla adresata normy prawnej, czyli dla obywatela. Ten obywatel w chwili obecnej nie ma pewności, podałem tutaj przykład utrudniania ruchu w ruchu lądowego, tak? czyli relacji ustawy kodeks wykroczeń do ustawy prawo o zgromadzeniach. Jeżeli prześledzimy wypowiedzi aktualnej doktryny na temat tego, jaką odpowiedzialność prawną może, mogą ponieść protestujący, to komentatorzy, przedstawiciele nauki prawnej nie wypowiadają się w sposób jednoznaczny co do tego, czy możemy wyłączyć odpowiedzialność chociażby wykroczeniową w sytuacji, w której stosujemy się do ustawy prawo o zgromadzeniach, a to oznacza, że te właśnie przepisy stwarzają sytuację, w której ten adresat normy prawnej, czyli obywatel, nie ma do końca pewności, czy biorąc udział w zgromadzeniu, nie popełni wykroczenia, nie popełni przestępstwa. Gdzie jest ta granica? My oczywiście możemy na gruncie przepisów prawa karnego rozstrzygnąć, kiedy mamy do czynienia z niszczeniem mienia jako wykroczeniem czy z przestępstwem. Tutaj granicą jest kwota. 800 złotych w zakresie niszczonego mienia, czy mamy, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z wykroczeniem, czy z przestępstwem, no i też w przypadku przekroczenia, zakwalifikowania danego czynu jako przestępstwo, może też to rodzić odpowiedzialność, też sankcje karną w postaci nawet i pozbawienia wolności. Tak więc y, oglądając materiały z zagranicy chociażby e, francuskich rolników, którzy e, wykonują określone zachowania, jeżeli mielibyśmy do czynienia e, z tego... E, podobnymi sytuacjami, podobnymi zdarzeniami na gruncie naszego porządku prawnego, to musimy się liczyć z odpowiedzialnością karną, również przewidzianą przez, nasz ustawę, przez naszą ustawę, czyli przez nasz kodeks karny. Mówię o tym dlatego, że przygotowując się do strajku, przygotowują się do takiego zgromadzenia, bardzo duża odpowiedzialność w mojej ocenie spoczywa nie tylko na protestujących, którzy mogą w określonych sytuacjach zostać uznanymi za sprawców danych zdarzeń, ale również olbrzymia odpowiedzialność spoczywa na organizatorze, czyli na osobie, która powinna przygotować Osoby biorące udział w takim proteście, jakie czynności mogą, jakie są dopuszczalne w trakcie protestu, a jakie czynności są nieakceptowalne w świetle przepisów prawa. No tak, panie się. tylko to, co pan mówi, jest bardzo mądre. Zwłaszcza ten fragment o tym, że przepisy w Polsce są niejasne, co jest zmorą niesamowitą, to często po prostu człowiek nie wie. Co wolno, czego nie wolno, co trzeba. Ludzie, którzy chcą być całkowicie w porządku, potem mają bliskie spotkanie z prokuratorem albo z jakimś innym organem. I to jest złe. I to jest bardzo mądre, co pan mecenas mówi. Natomiast żyjemy w świecie, w jakim żyjemy świecie, który jest bardzo, powiedziałbym, ekspresyjny. W wyrazie, jeśli taki protestujący skupi, ograniczy się do tego, że będzie stał na chodniku, nie blokując ruchu na tym chodniku, bo przecież chodnik też można blokować, z grzecznym transparentem, na którym będzie miał napisane Panie marszałku, nie zgadzam się z Panem, i będzie krzyczał, ale nie za głośno, żeby na przykład nie zakłócić niczyjego spokoju, to przecież to nikogo nie obejdzie. A chodzi o to, że protest z jednej strony musi być zauważony medialnie, z drugiej strony protest no, musi być uciążliwy dla władzy, żeby władza na niego zwróciła uwagę. Inaczej nie ma sensu. I to jest moje pytanie o stat wyższej konieczności. Dlaczego do tego piję? Na początku protestu rolników był przypadek, gdzie rolnicy wysypali na jezdnie zboże z ukraińskiego transportu. Ewidentnie niszczenie mienia i to powyżej 800 zł, bo tam było chyba 5 ton. W dodatku, jeszcze to, że zostało to wysypane na jezdnie, można by to traktować jako jakieś tam zagrożenie w ruchu, bo to mogło się rozsypać. Ktoś mógł się na przykład na tym poślizgnąć na motocyklu. Co zrobiła prokuratura? Uznała, że nie będzie stawiała zarzutów, gdyż ten rolnik musiał to wysypać, bo gdyby tego nie wysypał, to by nie udowodnił, że to zboże do Polski wjechało. A mówione było, że w ogóle nie wjeżdża, i prokuratura nie postawiła zarzutów. Czy tutaj takie myślenie na zasadzie stanu wyższej konieczności nie jest myśleniem rozsądnym? A jak mówił fantastyczny konstytucjonalista pan profesor Piątek, konstytucja zakłada zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek jest konstytucyjny. Huh. Powiem tak, co do zasady się zgodzę, że stan wyższej konieczności e, powinien być stosowany, natomiast e, te zapisy powinny znaleźć się w ustawie prawo o zgromadzeniach. E, przepisy kodeksu karnego, przepisy ogólne o stanie wyższej konieczności e, w mojej ocenie... Przez, jedną, przez jedne organy ścigania będą akceptowane, przez inne organy ścigania nie będą akceptowane. To powinno wynikać, ja się bardzo cieszę, że pan redaktor podniósł ten temat, bo to też nawiązuje do tego, o czym mówiłem na samym początku. To znaczy, że w samej ustawie prawo o zgromadzeniach, powinno zostać dookreślone, jakie zachowania w określonych sytuacjach są dopuszczalne przez protestujących. To znaczy w okolicznościach wykonywania protestu pewne zachowania czynności nie powinny podlegać odpowiedzialności karnej, a przynajmniej powinno zostać to wprost zapisane, aby organy ścigania, sądy, prokuratura miały do czego wprost się odnieść w sytuacji rozpatrywania, rozstrzygania czyjejś odpowiedzialności. To znaczy właśnie w kontekście stanu wyższej konieczności tych kontratypów powinniśmy mieć to zagwarantowane jako obywatele w samej ustawie prawo o zgromadzeniach. Możemy oczywiście wyprowadzać to prawo z ustawy zasadniczej, czyli z konstytucji, z ustawy kodeks karny, natomiast dla obywatela, dla jego bezpieczeństwa prawnego, ja jako obywatel czułbym się bardziej pewny, gdybym... Te zachowania, te dopuszczalne czynności miał zapisane w ustawie prawo zgromadzenia. Ktoś oczywiście może podnieść zarzut, że nie da się przewidzieć wszystkich przypadków. Zgadza się? ale nasze prawo zna taką instytucję jak chociażby normy o charakterze kierunkowym, tak, które tego właśnie orzekającego, ten sąd, tą prokuraturę mogłyby naprowadzić na właściwe rozstrzygnięcie w danym stanie faktycznym, biorąc pod uwagę przedmiot sprawy, czyli zgromadzenie, protest, strajk, jakkolwiek byśmy tej aktywności nie nazwali. Więc w tym konkretnym wypadku uważam, że też obserwując to, co się dzieje, ustawodawca powinien, ten racjonalny ustawodawca powinien pochylić się nad samą ustawą, prawo o zgromadzeniach i zastanowić się, czy nie wymaga ona również nowelizacji. Tu też jest e, pytanie otwarte do osób protestujących, czy protestujący e, aktywnie nie powinni chociażby skierować na przykład w trybie ustawy o petycjach do komisji petycji e, projektu ustawy nowelizującego ustawę prawo o zgromadzeniach, tak? dającego e, tym protestującym aktu prawnego, który by to bezpieczeństwo gwarantował, aby ten rolnik, który chce bronić swoich praw, aby nie musiał się zastanawiać, czy on wykonując określone działanie, czy on naraża się na tą odpowiedzialność karną, czy się nie naraża na tą odpowiedzialność karną, bo tak jak tutaj słusznie zostało powiedziane, w pewnym momencie, w pewnej sytuacji dojdziemy do wniosku że jest tyle przepisów prawnych rodzących możliwą odpowiedzialność karną, cywilnoprawną, że ten protestujący nie będzie wykonywał swojego konstytucyjnego prawa. Nie mówię tutaj oczywiście o zapisaniu w ustawie, że protestujący mogą niszczyć mienie, że mogą naruszać dobra osobiste, nietykalność cielesną. Oczywiście nie o to tutaj chodzi, ale o uwzględnianie sytuacji prawnej, czyli wykonywania prawa do protestu w trybie ustawy prawo o zgromadzeniach. Tyle i aż tyle. Ja się uśmiechałem, jak pan becedas mówił, bo sobie wyobraziłem taki baner. Protest. O prawo do protestów. To takie ciekawe. O ustawę pozwalającą protestować. Panie Mecenasie, chciałbym jeszcze zapytać o może zanim przejdę do tych kwestii o rozwiązywanie protestów, to jeszcze jedna rzecz mnie bardzo ciekawi. Ja, ja to... przepraszam, tylko jeszcze wejdę w mhm. słowo, bo yy, nie zapominajmy, kto uchwala ustawę, prawo o zgromadzeniach. To nie jest ustawa, projekt obywatelski. To są zazwyczaj ustawy rządowe, tak? Czyli kto jest zainteresowany określoną treścią ustawy w takim, a nie innym brzmieniu? No ci, którzy będą e, atakowani w cudzysłowiu, którzy będą adresatami tego protestu, tego strajku, tego zgromadzenia e, i z założenia ten racjonalny prawodawca nie jest tutaj w tym wypadku zainteresowany tym, aby powodować jak najwięcej, czy stwarzać regulacje, które, to jest moja subiektywna ocena oczywiście, które by stwarzały komfortowe uczestnictwo w protestach, wolne od ryzyk prawnych. Przecież nagłaśnianie tych wszystkich spraw związanych z możliwym przypisaniem odpowiedzialności karnej, prawnej, ryzyk z tym związanych, też ma, mówiąc wprost, taki wydźwięk no, co najmniej nie zachęcający do udziału w takich protestach. To takie moje przemyślenie związane z tą tematyką. To moja opinia jest taka sama jak opinia pana Becedasa. Po prostu władza jest niezainteresowana w sposób oczywisty i tutaj ja bym dalej poszedł. Wydaje mi się, że pewne działania władzy mają na celu wywołanie efektu mrożącego. Na przykład takie działanie policji jak masowe legitymowanie. No, jak człowiek jest obeznany, to wie, że takie legitymowanie to jest w zasadzie nic. Ale jak człowiek Pierwszy raz ma do czynienia z funkcjonariuszem, grupą funkcjonariuszy. Oni są duzi, oni człowieka otaczają. Jest żądanie pokazania dokumentu, to nie jest komfortowa. Sytuacja, zwłaszcza jeżeli dzieje się to w takiej sytuacji, że jest jakaś konfrontacja. Właśnie. O to też chciałem zapytać, panie mecenasie, jak to jest, że jednym wolno więcej, drugi wolno mniej? Takie konkretne dwa przykłady, które mnie bardzo się mocno rzuciły ostatnio w oczy. Jednym z zarzutów, Ofiar protestów, czyli polityków, jest to, że konkretne, nie będę tutaj mówił jakie, bo nie chcę naprowadzać, e, konkretne protesty doprowadziły do naruszenia ich dóbr osobistych w taki sposób, że protesty zostały przeprowadzone pod ich prywatnymi domami i w ten sposób ujawniono opinii publicznej, gdzie ci ludzie mieszkają, mimo tego, że to są osoby publiczne. Z drugiej strony, dosłownie dwa dni później, Topowe media głównego durtu w Polsce pokazały domy byłego prokuratora generalnego i trzech albo czterech posłów w sytuacji, gdy istnieje taka technologia, że robię zdjęcie telewizora, które pokazuje dom tego polityka i mój telefon mówi mi, gdzie ten dom się znajduje i jaki ma adres. No to ujawnienie konkretnego adresu. De facto, bo po obrysie budynku nowoczesne, nowoczesny telefon jest w stanie pokazać dokładnie, gdzie ten obiekt się znajduje, no to wydaje mi się, że ujawnienie adresu to już jest głęboka ingerencja w życie prywatne. Wydaje mi się, że dużo głębsza niż taka informacja, że umieszczono ileś tam ton obornika w miejscowości takiej i takiej, w gminie takiej i takiej, bo ja wtedy wiem tylko tyle, że to jest jeden z 400 domów, który jest w tej miejscowości, a ja tu wiem dokładnie, taką pideskę da Google Mapie dostaję, o to jest tam, będę sobie chciał, to pojadę. Żeby nie było wątpliwości, ja nie będę chciał, ale na przykład po tym, jak pewna telewizja y, zrobiła reportaż, gdzie chyba nawet właściciel tej stacji pokazywał, jak wyglądają drzwi po po interwencji bodajże ABW, jeśli, przepraszam, agencji, jeśli to była jakaś inna, jakieś inne trzy litery, to bardzo przepraszam, no była, był słynny reportaż drzwiowy, gdzie dowiedzieliśmy się, jak wyglądają drzwi i podobno niektórzy ludzie zaczęli tam sobie robić wycieczki, żeby też te drzwi zobaczyć, no bo w telewizji przecież pokazywali i to jest dobre. Nikt nie ma o to pretensji, a z drugiej strony za rozrzucenie obornika pod Jednym z kilkuset dobów w konkretnej miejscowości jest problem, że to narusza dobra osobiste w zakresie prawa do prywatności. No, ja tego nie rozumiem. To, to, to jest tak, że telewizja może więcej? O co tutaj chodzi? Zapewne punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia, jakiej stacji telewizyjnej to e, dotyczy. E, natomiast e, problem jest, oczywiście. To w mojej ocenie może być rozpatrywane w kontekście naruszenia prawa do prywatności, do miru domowego też kwestia otwarta rozpatrywania tej, tego zagadnienia w kontekście ochrony danych osobowych. Wizerunku, oczywiście mamy do czynienia z osobami publicznymi, ale w takich miejscach. A tam też żona mieszkać. No właśnie mąż. Ch chciałem, chciałem tak, dokładnie na to zwrócić uwagę. To nie jest tak, że tylko te osoby przebywają w tym miejscu, to są rodziny, członkowie rodzin. A tak, to jest, to jest poważny problem. Tutaj te granice wydaje się, że zostały przekroczone przez same media. Kwestia też wykonywania protestu pod określonym miejscem zamieszkania może w mojej ocenie być rozpatrywane w kontekście naruszania różnego rodzaju dóbr, czy to dóbr osobistych, czy praw konstytucyjnych i może rodzić szereg odpowiedzialności prawnych. Przecież nie trudno sobie też wyobrazić następstwa takiego zlokalizowania miejsca zamieszkania danego polityka. Wszyscy pamiętamy, przynajmniej mi to utkwiło w głowie, jedna pani sędzia Trybunału Konstytucyjnego abstrahuje od jakby zapatrywania się co do oceny pełnionej funkcji, bo nie to tutaj stanowi przedmiot dyskusji, ale pamiętamy jak dziś protesty miały miejsce przed na jakimś placu zabaw, tak, parkingu, gdzie zgromadziło się bardzo dużo osób, które chciały wyrazić swój sprzeciw, jeżeli dobrze pamiętam, co do działań samego, w ocenie tych osób działań Trybunału Konstytucyjnego pod domem, pod miejscem zamieszkania, gdzie miejscem zamieszkania był blok. Tak? Więc nawet to tutaj mówimy o kwestii jakiegoś domu jednorodzinnego, a tutaj, a tutaj doszła jeszcze kwestia związana z ujawnieniem adresu danej osoby, utrudniania realizowania prawa do mieszkania przez inne osoby. Znana też jest historia wrzucanych cegłówek do domu miejsca zamieszkania obecnego Pana premiera w Sopocie, tak, gdzie też ta lokalizacja gdzieś została ujawniona tego miejsca zamieszkania, więc, takie ujawnienie miejsca zamieszkania może rodzić szereg odpowiedzialności prawnych i bardzo przykrych konsekwencji bez względu na to, jaki to jest polityk. Natomiast, panie redaktorze, bo to, to jest bardzo interesująca kwestia w kontekście tej odpowiedzialności przekraczania tych granic, ale jeżeli ja mógłbym wywołać jeszcze jeden Oczywiście. temat, który mnie nurtuje, niezależnie od władzy, która panuje, ale jakiekolwiek by to nie były protesty, pamiętamy, raz protestują, mówię trochę przejdę na inną, inny obszar, niż rolnicy, którzy, których też jak najbardziej popieram i wspieram, natomiast te protesty związane czy to z wyrażaniem niechęci do określonej władzy, czy danych mediów, jakiekolwiek by to protesty, demonstracje nie były, to zawsze pojawia się temat prowokatorów. Jest to dla mnie rzecz zastanawiająca z tego względu, że ci prowokatorzy, jak dana władza, to sugeruje się, że to są przedstawiciele, nie mówię, że tak jest, ale sugeruje się, że są to przedstawiciele władzy, funkcjonariusze, którzy dane czynności wykonują, zachowują się w określony sposób, który może z kolei powodować jeszcze większe niepokoje wśród tych protestujących, co może z kolei uniemożliwiać wykonywanie tego prawa do protestu. I bez względu na to, z jaką władzą mamy do czynienia, ci prowokatorzy nazywani przez niektóre osoby, oni nam się pojawiają. I o co chodzi w tej sytuacji, w której też za określone czynności takie osoby, przynajmniej z relacji z mediów, które też jakieś relacje są w stanie uchwycić i później odtworzyć sposób zachowania się takich osób. Patrz e, ostatnie nagranie e, przez media e, głównego nurtu, które pokazały, e, jeżeli dobrze pamiętam, funkcjonariusza, który rzuca kostką brukową w kierunku protestujących rolników. Dostał e, za to nagana albo upomnienie, nie pamiętam. E, tak, mówimy tutaj o zdarzeniu, które zostało tak zrelacjonowane i przedstawione w mediach, że to była kostka brukowa. Ja nie jestem w stanie tego przesądzić, ale takie, takie nagranie w sieci również krążyło. Pojawiają nam się kwestie związane z tymi rzekomymi prowokatorami i powstaje pytanie, czy w ramach służb porządkowych takie rzeczy mają miejsce. To znaczy, czy przy planowaniu zabezpieczenia takiego miejsca, czy takie osoby rzeczywiście mają do wykonania określone zadania, aby kierować taką demonstracją albo powodować określone zachowania, czy właśnie jak sama nazwa wskazuje, prowokować do określonych zachowań, aby na przykład daną demonstrację rozwiązać, bo nie trudno sobie wyobrazić te możliwości zarządzania takim, z całym szacunkiem do osób protestujących, zarządzania takim tłumem. Dla mnie to jest zastanawiające, że te przypadki, one już z kolei nie są aż tak nagłaśniane. I tu powstaje pytanie, o co chodzi? No, panie mecenasie, to chyba... Jeszcze w starożytnym Rzymie uknuto takie powiedzenie, że ten jest zapewne winny, kto ma z tego korzyść. I to jest bardzo ciekawe, że jest zapotrzebowanie polityczne na zadymę. Ja przepraszam, że teraz odwołam się do rolników, ale to wszyscy mamy najbardziej w pamięci. I nagle rolnicy, którzy chyba półtora miesiąca protestowali pokojowo. Tam był jeden dziwny człowiek z jakimś transparentem, który dziwnym trawem też się objawił akurat jak była, um, za, było zapotrzebowanie na medialną zadybę i objawił się akurat przed obiektywem aparatu pewnej redakcji. No ale mimo wszystko to było bez zadem I nagle było zapotrzebowanie polityczne na zadybę i ta zadyba się pojawiła. Ja, broń Boże, nie sugeruję, że to była policja, ani służby, ani Rząd, zwłaszcza że to zapotrzebowanie polityczne na Zadymę było również po stronie związku zawodowego, który się przyłączył, więc było co najmniej dwie strony, które miały w tym interes. No ale co mnie zastanawia, to to, że albo służby w naszym kraju są całkowicie niewydolne, albo jednak jest sugestia, że one nie chcą łapać tych sprawców. No bo dziwnym trafem właśnie jakoś nie słyszymy, żeby były takie duże. Wyłapywanie tych ludzi wskazanych jako prowokatorów, no bo albo są, oni są prowokatorami, albo są łobuzami, którzy świadomie łamią prawo. W obu tych przy... I w momencie, w którym oni nie działaliby w sposób związany z instytucją, która ma ich ścigać, to albo ta instytucja jest niewydolna, no albo powinna ich złapać. I tu jest albo to akceptuje. Jest... Albo to akceptuje. To jest jeszcze jednak ciekawa kwestia, o którą właśnie też chciałem pana Mecenasa zapytać, bo jest zadziwiająca koincydencja czasowa, że na, na manifestacjach, ja od razu powiem taki disclaimer, że mnie nigdy nic złego od policji nie spotkało. Miałem wiele różnych interakcji z policją, nigdy nic złego mnie nigdy nie spotkało. Ja, e, ja to podkreślę, bo zwłaszcza w kontekście tego, że mają ostatnio zło brasą uważam, że warto być sprawiedliwym. Mi nigdy nic złego nie zrobili. E, natomiast e, wygląda to dziwnie. Pojawia się, jest sobie spokojna manifestacja. Pojawia się, oso, pojawia się grupa osób, która albo jest prowokatorami, albo jest grupą, użyję słowa rzezimieszek, która zaczyna robić okropne rzeczy. I dziwnie to wygląda, tak jakby policja była na to przygotowana. Oni zaczynają i praktycznie od razu policja krzyczy, że jest rozwiązanie manifestacji, informuje. Mówi, że to manifest, ta manifestacja jest nielegalna, i od razu przechodzi do działań siłowych względem protestujących. Powiem szczerze, jeszcze raz podkreślę, nigdy mnie nic złego od policji nie spotkało, ale tak się zastanawiałem, czysto hipotetycznie, biorąc pod uwagę, jak niewielki margines czasu policja daje między informacją, że to zgromadzenie jest nielegalne, a rozpoczęciem działań siłowych to jeśli ktoś nie byłby Supermanem albo Batmanem, to nie ma szans się oddalić. Nie wiem, może ja słabo znam prawo, bardzo możliwe, ale mi się wydaje, że informacja, że to zgromadzenie jest nielegalne, powinno być po połączone z wezwaniem do rozejścia się, następnie powinien być udzielony wystarczająco długi czas, żeby to wezwanie móc zrealizować, a dopiero wobec tych, którzy nie uszanują wezwania do rozejścia się, jest stosowana siła, o ile ci ludzie stanowią zagrożenie. Czy to dla policjantów, czy to dla mienia, czy porządku publicznego. Tymczasem w praktyce dochodzi, i jest to udokumentowane, do sytuacji nawet tak kuriozalnych, gdzie to było na strajku przedsiębiorców w czasie COVID-a. Jest grupka protestujących. Grupka ta jest Otoczona szczelnie kordonem policji. Przepraszam, przy dworcu centralnym, jeśli dobrze pamiętam, też to miało zdarzenie, ten strajk przedsiębiorców. Tak przypomniało mi się, jak zostali otoczeni. Tak. tak, to była jedna taka sytuacja. Druga taka sytuacja była, żeby było ciekawiej, przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego na krakowskim przedmieściu. Koło Pomnika Mickiewicza. Duża, duża grupa w środku polityk Paweł no ale razem z nim. Grupka no, zwykłych ludzi, prawda? Otoczeni szczernym kordodem, strybują na żywo, wszystko widać, są dowody ponad wszelką wątpliwość. Stoi grupa ludzi, która jest otoczona szczerym kordodem policji, która uniemożliwia im rozejście się. I ta sama policja wzywa ich. Do rozejścia się i grozi użyciem siły, jeśli oni się nie rozejdą. A następnie, w wobec niewykonania polecenia policji, które sama policja uniemożliwiła wykonanie, przystępuje się do, yy, do użycia siły. Panie mecenasie, ja nie jestem karnistą, ale widzę tu pewną analogię co do sytuacji, w której pracodawca wydaje pracownikowi polecenie, które jest niemożliwe do wykorzystania do wykonania i to się nazywa bobbing. To jest nielegalne. To jak takie zachowanie policji może być legalne? Znaczy tutaj jest, jeżeli mamy do czynienia z takim zachowaniem, no to jest działanie wbrew przepisom e, prawa, e, wbrew e, ustawie, która określa procedury, e, które powinny być e, zastosowane i. No ta sytuacja jest sytuacją kuriozalną, albowiem tym osobom uniemożliwia się rozejście. Tak? To jest jakby skazanie ich na podjęcie środków bezpośredniego przymusu przez odpowiednie służby. To jest nadużywanie prawa, to jest działanie, tak jak już tutaj wskazano, nielegalne. Tak? takie zachowania w ogóle w demokratycznym państwie prawnym nie powinny mieć miejsca. Tak? To, to jest nawet przerażające, bo przecież w takim, w takim zgromadzeniu, w takim miejscu może się znaleźć matka z małym dzieckiem. Ja specjalnie podaję taki przykład bo często nie jesteśmy w stanie przewidzieć różnego rodzaju zdarzeń i przechodząc, dlatego ja podałem ten przykład dworca centralnego, tak, ja pamiętam, jak dziś relacje na żywo spod dworca centralnego, tam, gdzie stoją taksówki, tam właśnie odbywał się strajk przedsiębiorców i te osoby zostały z tego, to co pamiętam, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie otoczone, tak, czyli ktoś przechodząc, starając się dostać na dworzec centralny w Warszawie, mógłby też w pewnym momencie znaleźć się w orbicie służb, działań służb, które no, realizując taki scenariusz uniemożliwiałyby osobom w ogóle oddalenie się. Tak. Więc to chyba tak wszystko z, powinno nas skłaniać do refleksji, e, czy w naszym kraju prawo do strajku, prawo do demonstracji e, jest dostatecznie chronione. Dlatego podałem specjalnie przykład tych prowokatorów, bowiem na przestrzeni lat obserwując zmieniające się rządy, i różne demonstracje, które są związane i imamentnie z każdą, powinny być związane z każdą demokracją, prawem wyrażania swoich poglądów, walki o swoje interesy, ci prowokatorzy pojawiają się. Tak? Czyli pytanie, czy to nie jest jakaś, jakieś obciążenie systemowe, czy, czy dokonano jakiegoś przeglądu działań zachowań w tym zakresie. Dla mnie to, to, to mówiąc wprost nie, nie daje mi spokoju, albowiem w takich odstępach czasowych to jest taki element stały, który pojawia się i to mi nie wydaje się, żeby to było jakoś informacją, stanowiło informację, która jest przez kogoś. Wolbrzymiana albo przejazdkrawiana, tylko już w dobie mediów społecznościowych nie trudno uchwycić określone zachowania. Przecież każdy w dzisiejszych czasach ma ten telefon komórkowy i bardzo często relacjonuje takie wydarzenia. Pytanie, co z tym panie... zrobić? No właśnie, panie Mecenasie, to jest pytanie do pana Mecenasa. Ewentualnie, no bo politycy to chyba nie mamy wątpliwości, że oni nie są zainteresowani. Ja pamiętam po ostatnim proteście rolników, po, tym, po którym była zadyba, w mediach społecznościowych pojawiły się wizerunki osób podejrzewanych przez społeczność internetową, że są to policjanci. To byli ludzie, którzy robili rzeczy haniebne, na przykład tam coś rzucali, czy inne rzeczy robili okropne. I były one wskazane jako policyjni prowokatorzy. Nigdy nie zapomnę reakcji polskiej policji. Nie pamiętam, czy na szczeblu centralnym, czy na szczeblu garnizonu warszawskiego. Która to wydała komunikat, cytuję z pamięci, więc mogę trochę pomylić, że to jest skandaliczne, bo naruszono dobra osobiste policjantów poprzez publikację ich wizerunku. Czyli przyznali, że ci ludzie to są ich policjanci. I w tym momencie to się zastanowiłem, ile prawdy jest w tym dowcipie o tych dwóch policjantach, którzy jeden umie pisać, który drugi umie czytać. Eee, natomiast, no, no ale jak tak dalej można nie wyciągnąć wniosków i konsekwencji? Mamy w mediach społecznościowych dokumentowane, przepraszam, prawdopodobne przestępstwo. Policja sama przyznaje, że to są ich ludzie, prokuratura ma na tacy dowody. Oświadczenie policji publiczne i dowody w postaci materiałów w mediach społecznościowych. Nie słyszałem, żeby jakikolwiek zarzut z tego poszedł. No, yy, też pamiętam ten komunikat. Yy, nic dodać, nic ująć, yy, ale to właśnie to rodzi to pytanie, czy jest powszechna akceptacja, czy też akceptacja w pewnych środowiskach dla tego typu zachowań bo jestem w stanie sobie wyobrazić że jakiś podmiot zewnętrzny albo y, przedstawiciele y, interesów tak niekoniecznie nam sprzyjających mogą też y, y, brać udział w tego rodzaju prowokacjach ale jeżeli jest jeżeli mamy do czynienia z Akceptacją tego zachowań. Mam nadzieję, że nie mamy do czynienia z taką akceptacją zachowań, ale jeżeli jest taka akceptacja, pytanie, czy ona jest, to jest to przerażające. Ja się z panem mecenasem zgadzam, ponieważ to, co się mówi do końcu filmu. To ludziom najbardziej w głowie zostaje, A to było bardzo ważne, co pan Mecenas powiedział. To pozwolę sobie tylko powiedzieć, że moim i państwa gościem był pan Mecenas, profesor Piotr Pałka, współwłaściciel w kancelarii radców prawnych DERC Pałka. Zapraszam, gdyby ktoś nie wierzył, to w pierwszej linii opisu daję. Link do strony kancelarii pana Mecenasa. I tam jest m.in. zdjęcie pana Mecenasa z całym zespołem. Można porównać, że to naprawdę pan Mecenas. Dziękuję, panie becedasie. Dziękuję również za zaproszenie i do zobaczenia. Pozdrawiam.